Przyjaciele, ja chciałam nawiązać do tego, co Nina powiedziała, bo Bóg dużo do mnie mówi. Mówi to jako korekta do mnie, ale również jako formuła objawienia na temat pewnego mechanizmu. W Księdze Rodzaju, w polskich tłumaczeniach one są bardzo słabe, ale w Księdze Rodzaju jest takie coś, że Bóg popatrzył, zanim ten potop był, bo to o ten moment chodzi. On patrzy na ludzi i mówi, że tutaj po polsku to jest takie coś bardzo takie religijne przetłumaczenie, bo mówi, popatrzył i zobaczył tyle niegodziwości w sercach ludzi. Natomiast kiedy popatrzymy na źródło tego, co ten Bóg zobaczył, kiedy ja popatrzyłam na wszelkie inne tłumaczenia, to tam jest bardzo jasne coś napisane. I ja chcę to, co tam jest napisane, teraz zaaplikować, bo to Bóg aplikuje do mnie, ale ja chcę również zaaplikować do tego, co Nina tutaj mówiła. Bóg tam mówi jasno o tym, że wyobraźnia serca człowieka, była niegodziwa. I kiedy ja się zastanawiałam, co to jest ta wyobraźnia tego serca, na przykład moja wyobraźnia. No, na przykład, kiedy myślę złe rzeczy. Myślę, mam wyobraźnię, która nie jest Bożą wyobraźnią. Na przykład właśnie myślę o katastrofach. Myślę o tym, że coś nie jest tak. Myślę o tym, że coś jest złe. I ta moja wyobraźnia wychodzi w jakiś sposób ze mnie. Ja do Niny sama pisałam, mówię, Nina, ja staję w modlitwie i ja sobie wyobrażam, jak ty do mnie mówisz. Jak ty do mnie mówisz. Wow, zobacz, jak mi zeszło. Ja w ogóle tak wyobrażam sobie Ninę na podstawie tego, co Bóg do mnie mówi. Na temat mojego serca nie jest tematem zakończonym, natomiast ja chcę tutaj stanąć przed wami i powiedzieć, że to w naszych sercach rodzi się nasza wyobraźnia, temat wyobraźni, temat tego, jak my wizualizujemy, jak my widzimy różne rzeczy, różne zjawiska w naszym życiu jest fundamentalnym tematem, czy tam jest coś, co Bóg po prostu patrzy. Tam jest coś, na co Bóg patrzy. Dlaczego? Dlatego, że to my realizujemy naszymi wizjami z naszego serca, to my jesteśmy, my robimy wkład do rzeczywistości. I ja wiem, że Bóg do mnie o tym mówi, o tej wyobraźni. Ja bym kiedyś chciała to rozszerzyć, ale ja w tym momencie właśnie, ponieważ Nina powiedziała to, co powiedziała, ja bym chciała zachęcić, żeby cały Kościół stał w prawidłowej wyobraźni z własnego serca. Nie tylko wiara, która jest intelektualna, że wierzę, tylko sięgnąć do głębi serca o wyobraźnię i widzieć ten obraz tej osoby, która jest zdrowa, pełna życia i wypowiadać to z głębi serca. To jest wiara, z serca, Amen.